Niemiec, osoba dobrze znana w Świnoujściu, zwłaszcza na stadionie Floty, trener Kotwicy Kołobrzeg, dzisiaj zwycięskiej. Gratulacje przy tej okazji. Ale zanim zapytamy o mecz, to może najpierw ogólnie, jakie ma pan wrażenia po przyjeździe samym do Świnoujścia? No myślę, że zawsze te najlepsze, bo spędziłem tu przez praktycznie 4 lata i bardzo miło na ten okres wspominam. Także naprawdę zawsze są emocje i przypominam sobie te różne mecze, które tu zagraliśmy jeszcze, jak byłem trenerem Foty. Ogólnie teraz o meczu. Myślę, że mecz w pierwszej połowie byliśmy lepszym zespołem, ale bramki nie strzeliliśmy. Myślę, że w drugiej połowie się ta gra wyrównała. Już nie mieliśmy taką przewagę, ale strzeliliśmy tą bramkę na wagę zwycięstwa i cieszymy się z tego, że mamy 3 punkty. Czy Flota zademonstrowała ogólnie to, czego się pan spodziewał? Myślę, że tak, że niczym nas nie zaskoczyła praktycznie aż na ten jeden strzał w pierwszej połowie. Nie mieli żadnej takiej bramkowej sytuacji, z której by mogli strzelić bramkę. No i ogólnie jeszcze co pan się od siebie powiedzieć? O siebie, no. Zestarzyłem się, to jest jasne, od roku 2011, kiedy odszedłem z Floty, ale cały czas jestem przy zespołach, także robię swoją robotę, cieszę się z tego, że i w takim wieku mam jeszcze robotę, bo nie ukrywam, że już pełno młodych trenerów wystartowało i trzeba się cieszyć z tego, że jest praca, a że mogę z tymi młodymi ludźmi pracować. Pod koniec, Leśku, chciałbym cię pozdrowić i życzę ci wszystkiego najlepszego i żebyś co najszybciej wrócił tu znowu, gdzie jest twoje miejsce, to znaczy na stadionie Floty. Cześć. Piotr Kieruzel, były zawodnik Floty, z okresu najlepszych wyników tej drużyny, a dziś drugi trener Kotwicy Kołobrzeg. No najpierw, jak prawda odżyły wspomnienia po powrocie do Świnoujścia? No, wspomnienia odżywają zawsze, jak tylko tutaj odwiedzam miasto, bo staram się regularnie przyjeżdżać. Co prawda już nie jestem związany tak mocno ze Świnoujściem, bo mieszkanie, które też tu miałem, już sprzedałem, ale staram się regularnie wpadać, odwiedzać to miasto. Na pewno ogromny sentyment, ale to był mój pierwszy raz, gdzie przyjechałem do Świnoujścia, że tak powiem służbowo i pierwszy raz od tego momentu wyjazdu odwiedziłem budynek klubowy, stadion, więc na pewno miło się zrobiło, wróciło parę ciekawych wspomnień. Spotkałeś znajomych? Między innymi pana. Dziękuję bardzo, no ale niestety nie spotkałeś Leszka Zakrzewskiego. Niestety, bardzo, bardzo na tym ubolewam. Na pewno życzymy panu Leszkowi wiele zdrowia. Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej się wykaraskał i wrócił tutaj do was. Co więcej dodać, szkoda, że fizycznie nie można było się z nim spotkać, ale jakiś też kontakt mam z panem Leszkiem, głównie przez trenera, bo wiem, że mają bardzo, bardzo dobry kontakt cały czas. Więc jeszcze raz, panie Leszku, jak najwięcej zdrówka. No i może z dwa słowa o meczu. No, co do meczu, tak naprawdę miałem przeczucie, że to może być mecz do jednej bramki, że kto tutaj przechyli. Której bramki? Do jednej, która padnie i rozstrzygnie mecz. Do pierwszej bramki. Tak. Wydawało mi się, że to może być takie spotkanie, że kto straci bramkę, już nie będzie tego potrafił dźwignąć. A to, co wszyscy widzieli, mi się wydaje, że pierwsze minuty zdecydowanie fajnie weszliśmy, dobrze to wyglądało. Później mecz się wyrównał, za to druga połowa. Trzeba oddać Flocie, że to Flota zdominowała drugą połowę, narzuciła swoje warunki. Szczęście, że udało nam się opanować grę. Uspokoiliśmy to granie, cierpliwie czekaliśmy na swoją szansę i udało się przechylić szale na swoją korzyść. Dziękuję bardzo. Mariusz Held, debiutujący dzisiaj w roli kapitana drużyny. Co byś tak powiedział o tym meczu? Typowy mecz walki, mecz derbowy, no i tak moim zdaniem mecz remisowy, niestety nie ustrzegliśmy się błędu i przegrywamy 0-1 ten mecz. Skąd się wzięła taka zdecydowana przewaga Kotwicy na początku? Ciężko powiedzieć, wyszliśmy zmotywowani, mieliśmy grać ostro.
no stało się jak stało, ale później myślę, że mecz się wyrównał i tak mecz był do końca wyrównany. Jak oceniasz przeciwnika? No, dobra drużyna, wybiegana, widać, że dużo trenują, silna fizycznie. Co mogę więcej powiedzieć? Dobra, dziękuję za wszystko.